To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa 106,2 na Mazowszu oraz portalu w polityce.pl. Jesteśmy w studiu telewizji w Polsce. Michał Karnowski, witam i witam serdecznie gości, którzy przyjęli zaproszenie do dyskusji, do debaty. Redaktor Dorota Kania, redaktor naczelna Polska Press. Dzień dobry państwu. Bogumił Łoziński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Gość Niedzielny. Dzień dobry, witam państwa. Mecenas Marek Markiewicz, publicysta, prawnik. Witam panie mecenasie. Kłaniam się nisko, witam państwa serdecznie. Spotykamy się dokładnie w rocznicę, drugą rocznicę najazdu rosyjskiego na Ukrainę. Przypomnijmy sobie słowa, które wtedy obiegły cały świat, jak to ogłaszał rosyjski dyktator Władimir Putin. Mною przyjęte решение o prowadzeniu specjalnej wojennej operacji. Jej cel защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. I od razu poprosimy komentarz prezydenta Andrzeja Dudy, reakcję właściwie prezydenta Andrzeja Dudy wtedy, w tych gorących godzinach. To był ważny test dla wszystkich, ale dla władz Polski szczególnie ważny. Bezprecedensowy akt agresji, kolejne naruszenie przez Rosję prawa międzynarodowego. Wierzę w to głęboko, że społeczność międzynarodowa w sposób jednoznaczny na to zareaguje. Dzisiaj z całą pewnością przez cały dzień będziemy w kontakcie z przywódcami państw Unii Europejskiej i NATO, będziemy rozmawiali. Czy społeczność międzynarodowa zareagowała właściwie tak, jakbyśmy oczekiwali? Jak patrzymy dzisiaj na ten, na to dwulecie, co jeśli chodzi o przyszłość, jakie tutaj myśli nam towarzyszą? Wiele znaków zapytania, wiele głosów, że przed Ukrainą znowu krytyczny czas, brakuje amunicji tej ciężkiej do obrony. Rosjanie po prostu przykrywają ogniem ukraińską obronę, ci muszą płacić życiem żołnierzy. Dramatyczna sytuacja i taka niezborność Zachodu dla nas mocno szokująca. Dorota Kania, te dwa lata, jakie były? No po pierwsze, Zachód nie zachował się jak trzeba, to wiemy. Wiemy, tam bardzo mocno wychodzi na pierwsze naprowadzenie postawa niemiecka, która odmawiał, Niemcy odmawiali pomocy Ukrainie. Przypomnijmy sobie chociażby no, kuriozalna sprawa z Chełmami. Więc tutaj widać, że nie za bardzo się społeczność europejska zachowała. Zresztą w tych rankingach przez wiele miesięcy wśród państw, które najbardziej pomagają Ukrainie, były trzy państwa. To była Polska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Bo tam było później długo, długo nic i dopiero następne państwa. Więc Zachód sobie nie poradził. Rzeczywiście jest tak, jak powiedziałeś, że sytuacja jest dramatyczna, bo po pierwsze, no wiemy o korupcji na Ukrainie, odwoływanie wojskowych kolejnych. Po drugie, generał Załużny, no, można powiedzieć twórca tego sukcesu obrony, już też nie jest głównodowodzący. Duże zamieszanie w armii ukraińskiej, korupcja, sprawa, no, która bardzo nas dotyka, czyli sprawa ze zbożem, ale i z produktami rolnymi. Ale to już jest jakby osobny temat, w tej chwili jesteśmy przy wojnie. No i co jest takie symptomatyczne, w przededniu drugiej rocznicy zabójstwa Nawalnego i oświadczenie Putina, który mówi o tym, że jeżeli go parlament poprosi, to będzie znowu reagował, czyli znowu operacja specjalna militarna, tylko pytanie gdzie. Gdzie zaatakuje Putin? Jest to ewidentna groźba. Przelot tym superbombowcem Putina to tak samo jest pokazanie siły, ten pokaz siły. Sytuacja wygląda bardzo źle i rzeczywiście nie widać na horyzoncie tego, żeby Ukraina wygrała. O ile na samym początku, po tych sukcesach, za którymi stał właśnie generał Załużny, wszyscy byli pełni nadziei, że wojna się skończy w ciągu roku, no to teraz końca wojny nie widać i moim zdaniem będzie przymuszanie ze strony przywódców europejskich, żeby Putin zawarł porozumienie, żeby doprowadzono do pokoju. Pokoju oczywiście na warunkach Putina. Panie mecenasie, pytam mecenasa Marka Markiewicza, ale przecież jest i druga strona medalu. Ukraina przetrwała jako suwerenne państwo, a to nie było oczywiste. Pomoc może była niewystarczająca, ale jednak duża. Z naszego polskiego punktu widzenia ten egzamin, można powiedzieć, zdany. W pana ocenie więcej optymizmu czy pesymizmu?
pesymizmu mimo wszystko, dlatego że, jak państwo zauważyli, początek wystąpienia Putina był taki: postanowiłem, nie żadna duma, nie żaden naród rosyjski postanowił wszcząć wojnę, ale on postanowił. To musiało zadziwić całą Europę, prawdę powiedziawszy, teoretycznie przyzwyczajoną do innych standardów. Po drugie, nikt nie sądził, że to potrwa tak długo. Niemcy sądzili, że w ciągu tygodnia się cała sprawa zakończy, co oczyścić miało ich sumienia. Po trzecie, nikt z nas nie myślał, że jeszcze przeżyjemy wojnę tuż koło granic ze strzelaniem do żywych ludzi, z masowymi grobami, które, jak się okazuje, u nas jeszcze budzą jakieś silne wrażenie, a są obojętne dla świata w istocie. Bo daleko. A Gdańsk też był kiedyś daleko. I to przy panie mecenasie, czy ja dobrze rozumiem, że pan z tej obojętności dużej części Zachodu wobec tragedii Ukrainy, tego, że tam codziennie od kilkudziesięciu przez kilkuset po kilka tysięcy młodych chłopców traci życie albo staje się kalekami, wyciąga wniosek, że mogliby być równie obojętni wobec takiej tragedii, gdyby, nie daj Panie Boże, nas dotknęła? Od tego się zaczyna, że nikt o tym nie myślał 2 lata temu, a teraz wszyscy mówią, że jest to realne. Kto by pomyślał 2 lata temu, że Putin mówił o kolejności, tak, prawda? Żeby zacytować. Premier Mateusz Morawiecki też objeżdżał przed atakiem Europę, alarmując. I co najgorsze, już teraz wiemy, że Europa nie byłaby w stanie się przeciwstawić. Ja mówię o tym dlatego, że byłem w Sejmie, kiedy opublikowano dokumenty przewiezione przez pułkownika Kuklińskiego, ataku w ciągu 48 godzin na Europę Zachodnią. My to oglądaliśmy jak jakiś obraz zupełnie z kosmosu, podczas gdy się okazało, że te plany były niezwykle realne, z użyciem broni jądrowej w Norwegii, tak, w Brytanii, w Danii. Tutaj często umyka też w tym kontekście rozmowy o pomocy udzielonej Ukrainie wielki wysiłek Kościoła Polskiego, w tym Caritas Polska. Dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki, podczas konferencji prasowej 2 lata wojny w Ukrainie, pomoc uchodźcom i poszkodowanym, mówił, że pomagać musimy dalej, przytaczał dane, i to są rzeczywiście miliony, grube miliony złotych przekazane. Bogumił Łoziński, czy wytrwamy w tej pomocy? Po drodze w Polsce, jak spojrzymy, było wiele prób wykorzystania tego zmęczenia Polaków wojną. Część z nich udana, bo ja jednak bym pamiętał o tym, że koalicja dzisiaj rządząca mówiła Polakom, że PiS równa się drożyzna, a nie mówiła, że to jest putinflacja. Nie mówiła, że tak, to też jest koszt naszego wytrwania, i że Putin chce nas zmęczyć też cenami energii. I pamiętacie te krzyki: węgla nie ma, węgiel zły, takie korzystanie z tarapatów, w których byliśmy. Bogumił Łoziński. To znaczy, ja myślę, że był taki moment wiosną tego roku, kiedy ze względu na konflikt o zboże w ONZ-cie prezydent Zełenski bardzo brzydko powiedział o Polsce, że jeżeli blokujemy to zboże, to jesteśmy po stronie Rosji, mniej więcej. I ja myślę, że to bardzo Polaków zabolało. Nie tylko taki, tu nie chodzi o politykę, prawda? To był ten moment, kiedy coś pękło? Mi się wydaje, że coś pękło. Mnie się tak wydawało, że coś pękło, ale okazuje się, że tak jak ta pomoc, ja tą pomoc, to co myśmy dla niej zrobili, porównuję do pierwszej Solidarności. To był zryw Polaków niesamowity. To było coś, co to jest, coś zupełnie niezwykłego. To miłosierdzie, które się wylało wtedy, i ta troska, to myślę, że trudno to nawet na świecie z czymkolwiek porównać. Niezwykłego, przepraszam, że cię przerywam, ale to jest takie niezwykłe dla świata, bo Polska ma takie właśnie w genach, mi się wydaje, tę pomoc, prawda? Ale tutaj był też taki kontekst tej propagandy, że my tych migrantów tak nie lubimy. I nagle mówią to ci sami Polacy, ja pamiętam te czołówki. Nie ma obozów, prawda? Nie ma obozów na uchodźców. Właśnie, przyjeżdżali dziennikarze do znajomych moich dziennikarzy, wysiadali z samolotu, to zawieźcie nas z tego obozu. Nie ma obozów. Jak to nie ma? Ale żeby dalej pociągnąć. 2 tygodnie temu była zbiórka w kościołach polskich na właśnie pomoc Ukrainie, do puszek, czyli na tace. Okazało się, że te puszki były pełne.
Ja też działałem jako tam szafarz. I to mnie bardzo zdumiało pozytywnie, że jednak na tym poziomie takim ludzkim, tej solidarności ludzkiej, troski o drugiego człowieka, no wprost miłości, mimo tych politycznych zawirowań, mimo i na przykład ich stosunku do Wołynia, prawda, my na tym poziomie jest człowiek, trzeba mu pomóc, nie będziemy go pytać, czy on lubi Banderę, czy nie. Pomożemy mu, to jest jednak dla polskie społeczeństwo jest zupełnie niezwykłe i to jest jakby wbrew takiemu sposobowi uprawiania polityki opartej w tej chwili na nienawiści, prawda? Nam się sączy nienawiść i doprowadzono jednak do takiego momentu, w którym bardzo wiele osób nie kontaktuje się z drugimi. Niedawno jakiś chyba dziennikarz czy kabareciarz powiedział, że on wśród swoich znajomych nie ma już nikogo z PiS-u, prawda? To jest ten sposób myślenia pełen nienawiści. A jednocześnie, dwa narody w jednym. Tak, a jednocześnie okazuje się, że ten naród wokół prawdziwych wartości jest w stanie podjąć absolutnie no, wyjątkowy wysiłek. Natomiast co do samej jeszcze Ukrainy, to ja myślę, że w pierwszym momencie czy ta oczywiście... ofiara, to jest to pytanie, które dwa lata zadajemy, czy ta ofiara, straszliwa ofiara narodu ukraińskiego nie pójdzie na marne, to ja się strach. Obawiam. Pierwszy moment, no dopóki obronili Kijów, Niemcy czekali te kraje związane i tam było włos, jak czytałem. Po obronieniu Kijowa Rosjanie zaczęli się cofać, wykrwawiać i był moment wiosną, następnego roku, kiedy trzeba było ruszyć z ofensywą i to był moment, kiedy Rosjanie byli najsłabsi. Ale to przegapiono, znaczy no, nie było tej pomocy dostatecznej. I od tamtego momentu Rosjanie ze swoimi zasobami zaczęli się odbudowywać, są coraz silniejsi, a Ukraińcy są coraz słabsi, nie mają ludzi. Przecież to nie jest tak wielki naród. Podobno właśnie z ludźmi to sobie dadzą radę, tam zmiana jest w tej chwili przeprowadzana, tych przepisów dotyczących mobilizacji. Ludzi, jakby to nie zabrzmiało, nie brakuje. Pocisków brakuje i armat brakuje. Nie widzę tego. Brakuje przez łapówki także. O czym mówiono, ale to zostawmy. Ksiądz kardynał Nycz w środę Popielcową w Świątyni Opatrzności Bożej ogłosił ową tacę dla Ukrainy i wygłosił przejmującą homilię, przypominającą, że to są nasi bracia, którzy tam giną, ale giną także jakby w naszej sprawie, o czym szeroko powiedział, przypominając, i to jest ważne, próby wyjazdu świętego Jana Pawła II do Moskwy. On widział, że to jest dzika część na wschodniej flance Europy, którą trzeba do Europy przyciągnąć, ucywilizować, którą trzeba... Obrazili się strasznie Rosjanie za taką... I to dlatego nawet nie tylko ci putinowscy, ale nie za taką diagnozę, że są dzicy. Niech oni dzisiaj cicho siedzą, jeżeli tolerują to, że pan prezydent postanowił zabić Nawalnego, a przedtem Niemcowa. Znaczy, że oni chcą w takim kraju bez szczególnych przebudzenie, zabójstwo Aleksieja Nawalnego i wiele pytań dotyczących tego, co to oznacza, co to za sygnał, tak jawna zemsta, jakiś przełom. Jan Rokita, który był gościem telewizji w Polsce, dość mocno się na ten temat wypowiadał. Posłuchajmy, zobaczmy. Putin rzeczywiście ożywił najbardziej okrutne i najbardziej nikczemne dziedzictwo rosyjskiego archipelagu Gułag. No, każdy w tej chwili musi mieć w pamięci to, jak czytał po raz pierwszy Sołżenicyna, jak czytał Herlinga Grudzińskiego, prawda, opowieści o Gułagu. Ten Gułag już się nie nazywa Gułagiem, tylko to są jakieś tam kolonie karne tak. Czy coś takiego, ale przecież my wszyscy doskonale wiemy, że to jest ten sam straszliwy archipelag, o którym pisali Sołżenicyn, o którym pisał Herling Grudziński. To jest, nadchodzi straszna epoka, straszna, czy inaczej, wraca straszna epoka. To jest najbardziej ponure wydarzenie, jedno z najbardziej ponurych, symbolicznych wydarzeń pierwszych dziesięcioleci XXI wieku. Jednocześnie, i tu zapytam redaktor Dorotę Kanie, jak patrzymy na tą listę zbrodni Putina, to Smoleńsk na pewno nie, zdaniem większości komentatorów w Polsce, dużej części zachodnich, jakby jest wyłączane. Tu się nic nie, to wypadek. Znaczy tutaj mówienie o zbrodniarzu Putinie jest już przekroczeniem czerwonej linii. Dlaczego?
Dlatego, że wszyscy się boją Smoleńska. Poza tym ja też chcę przypomnieć, odbiegając troszkę od twojego pytania, co się działo w polskiej polityce zaraz po wybuchu wojny. No przecież pamiętamy wizytę premiera Morawieckiego, bo prezesa Jarosława Kaczyńskiego, polskich polityków w Kijowie, kiedy wtedy naprawdę było niebezpiecznie. To nie była wycieczka pod granicę, tylko było w centrum wydarzeń. Przez polską ówczesną opozycję to zostało wyśmiane. Narracja w Europie, było takie milczenie, więc to milczenie zaczyna się, tak naprawdę milczenie to się zaczęło od czasów Smoleńska, tak? No bo przecież nikt chyba nie zapomniał, co się działo po Smoleńsku do tak naprawdę wybuchu wojny. Przecież mieliśmy ze strony europejskich elit nieustający reset z Rosją. Słynne powiedzenie Donalda Tuska, będziemy prowadzić dialog z Rosją taką, jaką ona jest. Cały powrót teraz tych resyciarzy w tej chwili również na czołowe stanowiska, to jest przerażające. I dlatego Smoleńsk trzeba było zakopać. O Smoleńsku nie można było mówić do tej pory. Jeżeli ktoś przypomina zdjęcia, chociażby Ewy Kopacz prof. Sektorium, to są opisywane w prorządowych portalach rzekome zdjęcia, że to nie są prawdziwe zdjęcia. Tu już idzie narracja w kierunku całkowitego, nie tyle i zakłamywania, ale przede wszystkim skazania katastrofy smoleńskiej, tragedii smoleńskiej, zbrodni smoleńskiej na zapomnienie. Taka próba. Śmierć Aleksieja Nawalnego, myślicie panowie, pytam Bogumiła Łozińskiego i mecenasa Marka Markiewicza, jakoś świat poruszy, bo zwrócił mi uwagę jeden z rozmówców, że może ginąć tysiące Ukraińców i to nie rusza, ale śmierć Niemcowa ruszyła. Może śmierć Nawalnego też, to nie jest ruszyła sprawiedliwe. Przez to, że była pod oknami Kremla. Nikt nie wierzył, że Niemcowa, można tak na moście jak od Kremla, gdzieś w domu, prawda, ale Niemcowa pod oknami Kremla. Pod klatką. Ale panie mecenasie, lista zbrodni politycznych jest bardzo duża, a Litwinenko, próba okrutu odcięcia już szczęki. No pewnie, zasady i Szwecji, tkuj brodec, to Rzymianie już wymyślili. Ten, kto robi, ten robi ten, kto ma w tym korzyść, interes, pożytek. Tak? I teraz, co jest najśmieszniejsze, my już nie dochodzimy, czy rzeczywiście Putin kazał Nawalnego zabić. Już nie dochodzimy tego, czy kazał strącić ten samolot. Tylko powiadamy, że w tym mechanizmie jest taka zasada. Prezydent Kaczyński na Westerplatte w okrągłą rocznicę wojny powiedział o 17 września, a miał nie mówić. Wszyscy mówili, że to jest warunek przyjazdu Putina. Powiedział i wydał na siebie w tej zbrodniczej układance wyrok śmierci. Powie ktoś i ktoś powie, że to nieprawda. Niemców za miesiąc są wybory prezydenckie. Nawalny. Chodorkowski mówił, żeby dopisywać na kartach wyborczych nazwisko Nawalnego. Raz tylko o taki tym powiedział ciekawy, i wydał na siebie taki wyrok w tej groteskowej już wizji świata, gdzie pan postanowił i jest wojna, pan postanowił i są zabici. W rosyjsko-jedycznym internecie bardzo ciekawy komentarz, że Putin jakby próbuje zabić przyszłość, bo w takiej logice, no także biologicznej, było oczywiste, że kiedyś nie będzie Putina, a będzie Nawalny. Tak. Zabójstwo Nawalnego powoduje, że nie, że ta sytuacja się nie zdarzy. Pytanie do Bogumiła Łozińskiego, proszę o puentę. Rosja to jest kraj, w którym możliwe są takie zbrodnie, to jest kraj, który najeżdża na sąsiadów, czy to jest kraj dla nas też niebezpieczny? O, jak najbardziej, to znaczy ta mentalność, która tam się zrodziła od początku tego państwa, bo państwo rosyjskie powstało w XV wieku, ale przedtem na tych terenach byli Mongołowie, którzy straszliwie niszczyli ten naród. I oni jak się jakby wyzwolili, to przejęli taką mentalność mongolską, to znaczy taką mentalność państwową. I tam życie ludzkie nie ma znaczenia. Tam właśnie jest car, który tak jak Putin gnębi ludzi i ludzie są źle traktowani, ale mu wszystko wybaczą pod jednym warunkiem. To pod takim warunkiem, że będzie zdobywał nową przestrzeń i będzie człowiekiem sukcesu. Bo to podnosi tych wszystkich hrabów do góry. Wynika, że społeczeństwo się nie buntuje tak, przeciwko jest wojnie i popiera, na Ukrainie. Tak, i popiera tę znaczy, wojnę. No, cywilizacja turańska bardzo przetrwała. No, perspektywy niestety dla nas nie są bardzo złe. Dostojewskiemu, że był antypolonijnie nastawiony. Adam Mickiewicz to
też siedzę do Puszkina rozczarował. No. Sprawy krajowe, protesty rolnicze i zapowiedź premiera Donalda Tuska o uznaniu części przejść granicznych i niektórych torowisk, niektórych dróg za elementy infrastruktury krytycznej. I sporo komentarzy na ten temat, czy to próba przepędzenia rolników z przed przejść granicznych, z przejść granicznych. Trzy komentarze dla państwa. Paweł Jabłoński, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Premier polskiego rządu to się przede wszystkim powinien spotkać z polskimi rolnikami, bo od początku tych protestów Tusk unika rolników, pojechał sobie na narty, nie ma odwagi, żeby twarzą w twarz stanąć z ludźmi, którzy formułują konkretne postulaty. Wysyła jakichś swoich zderzaków, pana Kołodziejczaka czy inne osoby, zresztą później są nagrania, w których pan Kołodziejczak mówi, że Ministerstwo Rolnictwa to w zasadzie nic nie robi. No przepraszam bardzo, tak nie wygląda poważny rząd ani poważny premier. Zamiast wysyłać właśnie tych zderzaków, powinien stanąć tutaj i mieć odwagę powiedzieć wprost, dlaczego nie chce tych postulatów spełnić. Marek Biernacki, Koalicja Obywatelska. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to tylko chodzi o transporty wojskowe, pomoc wojskową i humanitarną. Wątpię, żeby ktokolwiek mówił właśnie o przewozie żywności, zboża. Tak naprawdę to jest jedno państwo, któremu by zależało na to, żeby zablokować polskie przejścia graniczne. To jest Rosja. Tak, rolnicy też muszą to zrozumieć, że jest ta cienka granica i jest transport wojskowy, to tego nikt w Polsce nie powinien blokować. Bo to nam się przypomina w 20 roku, jak blokowano port gdański, gdy nasz polski żołnierz wykrwawiał się w walce z bolszewickimi atakami. Marek Biernacki, oczywiście PSL, Trzecia Droga. Dziękuję Dorocie Kanie za czujność, czuć doświadczoną dziennikarkę. Ostatni komentarz, Sławomir Izdebski, OPZZ Rolników. 27 Warszawa, Marsz Gwiaździsty, który jest zapowiedziany, na pewno przybierze dużo większych rozmiarów, bo ci wszyscy rolnicy, którzy są tam na granicy, oni mieli tam na granicy pozostać i tam blokować, ale jeżeli będzie tam nastąpi to, co zapowiada premier, to ci rolnicy prawdopodobnie wszyscy przyjadą do Warszawy, a wtedy będzie jeszcze większy problem niż mamy do tej pory, bo to będzie odebrane na pewno negatywnie. Czy tu jest jakaś szansa na porozumienie? Ktoś widzi możliwość rozcięcia tego węzła gordyjskiego na granicy? To, czy tu jest wola? Trzeba wola zapytać. Może być, żaden panie z trzech mówców nie powiązał tego z zaproszeniem Zełenskiego skierowanym do premiera, by spotkać się nawet na granicy. To nie ma premier znaczenia. Powiada nie. Za miesiąc, w dniu, kiedy do Warszawy przyjeżdża Ursula von der Leyen, która nie odpowiedziała na apele o embargo dla rosyjskiego. Na ukraińską żywność. Daleko gdzie indziej, znaczy bardzo oddaleni od momentu, w którym jakiekolwiek bezpośrednie spotkanie prezydenta Zełenskiego z premierem Tuskiem, prezydentem Dudą, cokolwiek może zmienić. To jest dużo bardziej zaplecione, panie mecenasie. A ja myślę, że nie od momentu, kiedy nikt w Polsce nie zauważył, że w ostatnim wystąpieniu Zełenskiego w ubiegłym tygodniu była mowa o rosyjskiej żywności, której więcej przyjmuje Europa Zachodnia niż ukraiński. I powtórzył to w piątek wczoraj Marek Budzisz, powiadając, że ze wszystkich wskaźników wynika, że ukraińska żywność w mniejszym stopniu jest zagrożeniem, czy tam jest transportowana do Rosji i to wcale do Europy Zachodniej. I to jest wielki problem. A ja uważam, że każde spotkanie z Zełenskim w tej chwili ma ogromne znaczenie i dlatego rozumiem, co powiedział prezydent Duda, że nie ma przeszkód i nie ma argumentu, żeby do tej rozmowy nie doszło. Dla mnie tylko jest ważne, że jeżeli premier powiada w dniu wizyty szefowej Komisji Europejskiej, która zna sytuację na granicy polsko-ukraińskiej i w tym momencie się powiada, że nie zatamujemy niczego, co stamtąd przyjeżdża, bo taka jest wymowa tego, tej deklaracji, to to nabiera znaczenia politycznego. Panie mecenasie, bo tutaj w tle i pytam Bogumiła Łozińskiego, czy się ze mną zgodzi, bo wiem, że często byłeś krytyczny wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale tak, te rządy miały odwagę powiedzieć, pomagamy Ukrainie, ale nie za cenę zniszczenia polskiego rolnictwa i zbudowały regionalną koalicję wokół embarga na
import produktów niektórych roślin. Jedno sprostowanie, znaczy jedna rzecz, bo tu się wytwarza taką atmosferę, że jak są ci rolnicy, to pomoc humanitarna i wojskowa nie może przejść. To jest nieprawda. No fikcja, oczywiście. Cały czas właśnie te dwie pomoce mogą przekraczać tą granicę i rolnicy ich przepuszczają, ale nawet ale wszyscy to widzą. Pomoc wojskowa idzie przez J-City, tam żadnego przejścia nie ma. Rzeczywiście, no dziwna jest to decyzja Donalda Tuska, żeby tam wprowadzić właśnie specjalną strefę. O co może chodzić? Ja powiem tak, to jest do zanalizowania, ale mało kto zdaje sobie sprawę w Polsce, że 97% ziemi na Ukrainie należy do kilku bardzo bogatych, nawet to nie są prywatni ludzie, tylko holdingi, gdzie zachodnie swoje centra mają w Holandii, mają w Europie Zachodniej. No. Rolnicy zwykli, tak jak my sobie wyobrażamy ukraińskich rolników, którzy w pocie czoła coś tam produkują i tu na tą granicę, nie, ich tu nie ma, tu są wielkie holdingi, tu są olbrzymie pieniądze, może o to chodzi. I na tym Załęski też jest uzależniony, dlatego że Załęski prowadzi politykę wewnątrz, ma swoich wrogów i też musi jakoś z tymi holdingami współpracować. I może to jest Dorota Kania. Prezydent Zełenski w końcówce kampanii wyborczej kibicował rządowi Donalda Tuska. Rząd Donalda Tuska, czy wtedy, znaczy propozycji Donalda Tuska, wtedy ówczesna opozycja sugerowała, że da Ukrainie znacznie więcej. To jest węzeł, ja się jednak bym tu upierał. Rolników napuszczano, mówiąc, że rząd PiSu ich niewystarczająco broni. Polaków, że ceny to rząd, wina rządu PiSu. Ukraińcom mówiono, że dostaną więcej. Unii obiecano pełną uległość, prawda? Także w sprawie polityki klimatycznej. Nie ma tu dobrego wyjścia dla polityki Tuska, może tylko i wyłącznie policja, dlatego właśnie ma być to strefa takiego reżimu wyjątkowego. I jeszcze Zielony Ład, bo tu jest jeszcze tak, bardzo właśnie ważny. Rolnicy tego się jeszcze bardzo boją. Słuchaj, proszę panowie, tutaj mi Bogumił wyjął z ust właśnie to, co chciałam powiedzieć, czyli pieniądze. Pieniądze i wielka polityka. To nie jest tak, że wraz z wybuchem wojny zniknie z Ukrainy korupcja i wraz z wybuchem wojny zniknie z Ukrainy władztwo oligarchów. No niestety, to się cały czas utrzymuje i to, co czym mówił Bogumił o tych konsorcjach, to jest prawda i to przecież wystarczy, zresztą państwo też o tym pisali, wielokrotnie o tym w mediach się ten temat pojawiał, że nie ma takiego zwykłego rolnika, jeżeli jest to naprawdę w bardzo niewielkich ilościach, ci ukraińscy rolnicy, że to są wielkie holdingi spożywcze i te transporty, które również zostają w Polsce, zabijają polskie rolnictwo, o tym też trzeba powiedzieć. Przecież to tutaj w tle są pieniądze, jest wielka polityka. Ja cały czas będę dopytywał moich gości, bo taka rola i taki przywilej prowadzącego. Dobrze, co z tym zrobić? Powtarzam, to jest splot tylu interesów, tylu blokad, tylu trudności, że na końcu ci biedni rolnicy w sprawie Zielonego Ładu, odłóżmy może, umówmy się na kolejną debatę, ale w sprawie tego, tej otwartej granicy, bo przecież nawet Ukraińcy mówią, Unia się zgodziła, hej Polacy, no nie będziemy w ogóle z wami rozmawiali. Ktoś powiedział rolnikom, jeżeli pojedziecie na granicę i zmusicie polski rząd do wprowadzenia embarga, to się Unia ugnie. No to teraz widzimy, że się nie ugnie. Ale momencik. Zobaczmy, co się dzieje w Holandii, co się dzieje w innych krajach. Jednak te rządy się uginają pod naporem żądań rolników, więc to nie jest tak do końca, że się nie ugnie. Poza tym, ja się zgadzam z tobą, Michał, to jest nie do rozwiązania w tej chwili. Znaczy, byłoby do rozwiązania, gdyby Donald Tusk jako premier rządu podjął konkretne działania, tak? A zamiast tych konkretnych działań... Spór jest pozorny, ale momencik. Zamiast podejmować kolejne działania, robi to, co robił w przeszłości, jest z tego znany. Zrzuca pewne działania na koalicjantów, tak? No. Tak naprawdę, to kto komu podlega wojsko? Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL-u. Ja komu myślę, policja podlega? Platformie Obywatelskiej. Właśnie Donald Tusk nie będzie nic robił, tylko będzie pozorował pewne działania i będzie czekał, co się dzieje. Dokładnie. To nie jest jakby, to nie jest formacja i to nie jest człowiek, ale który by cokolwiek chciał rozwiązać. Nie, ale problem jest jeszcze głębszy, bo jak to się stało, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości wszystko, co się działo w Polsce, każdy pomidor, który usechł wskutek suszy, był winą rządu Jarosława Kaczyńskiego i czy premiera Mateusza Morawieckiego. Każda zamknięta działeczka wymagała interwencji. A tutaj mamy taką sytuację, prawdziwy dramat i nikt rządów ministra Tuska ani jego samego, premiera Tuska ani jego samego nie pyta. To no, jest, słuchajcie, to panowanie nad systemem jednak potężne. Znaczy jest oczywiście... I wolno wszystko. Jest kwestia dużego kartelu medialnego,
który jest prorządowego kartelu medialnego. I ten prorządowy kartel medialny rzeczywiście w dużej mierze jest takim buforem, ochrania. A mało tego, są jeszcze tak zwane elity, tak? Znaczy to jest tak, ja się śmieję. Spięte... Tak, to jest środowisko Gazety Wyborczej, teraz bardziej TVN-u. Spięte tak? też te elity z elitami brukselskimi, bo przecież nic się w prawie nie zmieniło. Żadnej ustawy nie tylko Sejm nie przegłosował, ale nawet, no już nie mówię o podpisie prezydenta Andrzeja Dudy, a jednak Komisja Europejska wskazuje, że za chwilę będzie odblokowanie 137 miliardów euro dla Polski. Mówiła o tym pani Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, tak pozytywnie recenzuje, no jak twierdzi, zmiany w Polsce. Poproszę o tę wypowiedź. Które są mapą drogową. Jesteśmy pod wrażeniem waszych wysiłków oraz wysiłków Polaków w kierunku odtworzenia praworządności jako kręgosłupa społeczeństwa. Społeczeństwa, w którym każdy trzyma się zasad. Społeczeństwa, w którym ludzie i firmy, biznesy mają zaufanie do instytucji i są w stanie pociągnąć do odpowiedzialności władzę. Wspólnie będziemy chronić praworządność w całej Europie. Teraz musi prawnik się wypowiedzieć. Panie mecenasie, wreszcie można mieć zaufanie. Czy pan się z tego cieszy? Czy też będzie pan tutaj narzekał, krytykował? Narzekam, dlatego że dzieje się coś na naszych oczach, co powoduje kruszenie substancji państwa w moim przekonaniu. I może sobie pani Ursula mówić, że zachowanie polskiego rządu jest mapą drogową dla wszystkich za 132 czy 7 miliardów euro. Ale ja zapytam, kto jest wpisanym do KRS-u prezesem Telewizji Polskiej? Kto? A jeżeli Mateusz nie... Matyszkowicz. No, a kto radia? Siedzi? A Pani kto tam Agnieszka siedzi? Kamińska, a kto jest prokuratorem Gorbusz. Krajowym? I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wszystko można. Każdy prawnik powie, że już od dawna mówiono, że prawo jest wyrazem woli klasy panującej. W ten czy w inny sposób to mówi. To teraz nam się pokazuje, że nie ma tu większego znaczenia. Ale tutaj chciałam zauważyć jedną rzecz, bo Naczelna Rada Adwokacka przecież ostatnio sprzeciwiła się panu Bodnarowi, prawda? No i na mnie to jednak zrobiło wrażenie. I wycofała szefa Rady Nadzorczej Telewizji, który jest adwokatem, tak? To wcale tak nie jest. No, i jednak, on się także nie wycofał. Ale jednak Bodnarowi, ministrowi Bodnarowi się sprzeciwiła, no, tak? No ale przecież tak. Już przesadza naprawdę. Jest prokurator generalny dużego państwa, który daje do zrozumienia, że wszystko da się ukazem załatwić. I nie da się tego zrobić. Pytanie jest, dlaczego nie ma szumu, tak jak było, no to by, jeżeli Zbigniew Ziobro robiłby to, co robi pan Bodnar, no to by był szum na cały świat. No, nawet ambasador amerykański. Mielibyśmy zbrojną interwencję. Powiem, o co chodzi. Znaczy, ja bym nawet taką tezę postawił. Po objęciu władzy był atak na media publiczne, nie przypadkiem, bo przejęcie mediów publicznych powodowało domknięcie systemu, ponieważ media publiczne były medium ogólnopolskim dostępnym. W tej chwili nie ma stanowiska opozycji i PiS-u poza mediami, które no jednak nie są tak potężne, nie są ogólnopolskie, ale tak jak w polityce. To jest prawda, tylko że nie każdy ma możliwość dotarcia do w polityce, w Polsce, nie każdy do innej. Do gościa niedzielnego. I do gościa niedzielnego to ma, ale to nie jest tak, że włączasz telewizor, jak duża część osób, i masz ten przekaz. Możesz sobie popatrzeć na TVN i kiedyś na jedynkę. W tej chwili to jest domknięte. Ale wiecie, co rozmawialiśmy o tym w redakcji, że ci ludzie, którzy tak nie znosili tej TVP, jaka była, można o niej dyskutować, ale wiecie, że oni wcale nie zamierzają oglądać tej neo-TVP. Tak, no to nie było odpływ. Jak gdyby tam padały takie argumenty, że nam coś tu zabrano. Nie, oni są przy tych swoich mediach, natomiast zabrano innym, prawda? To znaczy reprezentatywność. Przepraszam bardzo, o czym my rozmawiamy? Przecież słyszeliśmy, jak właśnie mówiłam celowo o tym kartelu medialnym i o absolutnie skandalicznych wypowiedziach, co zrobić z wyborcami PiS-u. No przecież te 8 tak, milionów ludzi nie wyparuje, prawda? No co było, i prawda? Edukowanie. Jak to się wszystko przełoży na scenę polityczną, i wynotowałem taką ciekawą wypowiedź profesora Mieczysława Ryby, który sugeruje, że choć w sondażach na razie tego nie widać, jednak ta pewna taka brutalność władzy, pójście na skróty w wielu sprawach, będzie to miało polityczny skutek.
wydaje się, że ta niewyobrażalna mobilizacja elektoratu antypisowskiego, która miała miejsce w październiku w czasie wyborów parlamentarnych, ona już nie będzie miała miejsca w czasie wyborów samorządowych i myślę, że w czasie eurowyborów będziemy mieć już do czynienia nie tylko w Polsce, ale w całej Europie z bardzo poważną debatą nad tym, w jakim kierunku idzie Unia Europejska i czy przypadkiem nie pcha nas wszystkich w kierunku przepaści. Każda władza jest teflonowa i każda ma miesiąc miodowy. Czy ten będzie krótszy niż inne? Bo na razie zanosi się na dłuższy. Ja powiem trochę na kontrze do profesora Ryby. Wczoraj w piątek podano, że większość jednak wyborców Platformy będzie głosować na Platformę w wyborach europejskich. To znaczy, że ci ludzie mimo wszystko, co źle świadczy o Unii, będą ten model popierać. Ale mamy przecież, bo przecież mamy zabetonowane elektorat. No słuchajcie, no jedna to rzecz, przecież to jest ale to nie są lata 90., nawet nie 2000. I Polacy się komunikują przez duże media też, ale także rzecz. I przez inne. Widzą, co się dzieje. Proszę zwrócić uwagę na opozycję. To znaczy, jest też problem opozycji, dlatego że PiS dostał zadyszki. PiS ale kto by nie dostał po dobrze, ja rozumiem, ale przed wyborami europejskimi powinien jednak sformułować jakiś program. W tej chwili opozycja jest tak samo w tym zamęcie, nie potrafi się jednak według mnie tak silnie zebrać i odnaleźć. Ja bym zwróciła uwagę na konkretne działania, bo my możemy sobie dywagować, każdy ma inne zdanie oceny sytuacji aktualnej, ale proszę zwrócić uwagę, co się stało dwa dni temu. Przecież Polska Agencja Prasowa, przejęta przez już nowe władze, opublikowała komunikat, że będzie zmiana w dostępie głosowania osób poza miejscem zamieszkania w wyborach samorządowych. Mało kto zwrócił uwagę na ten komunikat, a to oznacza, proszę państwa, że będzie można zagłosować poza miejscem zamieszkania. Tę turystykę wyborczą widzieliśmy w czasie wyborów parlamentarnych. Takie gierki, tak? I teraz jest komunikat, każdy może sobie przeczytać, proszę państwa. Ale właśnie to... profesor Ryba mówi, że jakby możliwość to jedna, ale że tej woli ze strony wyborców będzie mniej. Ale wyborców nie ma alternatywy. Moim zdaniem. To 35% ludzi nie będą już tak rozgrzani. Za modelem sfederalizowanej Europy nie zostali przestraszeni tym, że w pierwszym... Jakie 35%? Panie mecenasie, mówmy poważnie. Jest oczywiście twardy elektorat, każda partia ma swój twardy elektorat. Ale... Jeżeli Lewica przetrwała okres poza parlamentem, to też ma twardy elektorat, nie można lekceważyć tych ludzi. I rzeczywiście, ale jaki to jest realny elektorat? Bo są głosy, bo oczywiście moim zdaniem tutaj wykorzystano mechanizm, który, jeżeli chodzi o te wybory, co wykorzystano wtedy, kiedy była Nowoczesna. Po świeżości Petru jako mądry... A tu się z panią nie zgodzę, panie redaktor. Gdyby szło o wybory jakiekolwiek, to w porządku. Ale teraz w wyborach europejskich będzie wybór modelu Europy. Tak. Modelu Europy. Czy to jeżeli będzie... się okazuje, że po tych wszystkich doświadczeniach, jakie są, 35% podawanych wyborców w tych wyborach jest za modelem sfederalizowanej Europy, to jest już... Panie mecenasie, oby to było 35. Słuchajcie, no są takie głosy, mówi o tym prezes Jarosław Kaczyński, że to będzie na przykład głosowanie, jeśli przyjdzie jakaś zmiana traktatów, będzie głosowanie nad traktatami rozbiorowymi, bo to jest oczywiście Filii z Polonie. W istocie do tego dochodzi. Umówmy się, że ten temat podejmiemy w kolejnej odsłonie Salonu Dziennikarskiego. Bardzo dziękuję też słuchaczom, którzy nasz program którzy słuchają naszego programu za pośrednictwem rozgłośni Radia Warszawa, Katolickiego Radia Podlasie w Siedlcach, Nadziei w Łomży, Głosów w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus w Legnicy, M w Kielcach, Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, Radio Wija w Rzeszowie. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję gościom. Dorota Kania, Bogumił Łoziński, Marek Markiewicz, Michał Karnowski. Życzymy miłej soboty, miłej niedzieli, odpoczynku, mimo wszystko uśmiechu. Czekamy wiosny, ale chyba to przedwczesne nadzieje, takie mam wrażenie. Do usłyszenia, do zobaczenia. No to oszustwo, panie mecenasie. Do zobaczenia, do usłyszenia.